Serdecznie Państwa witam. Otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Pieniężnie. Witam serdecznie radnego powiatu pana Krzysztofa Kąciołkę. Witam serdecznie radnego powiatowego pana Mateusza Sowieszczuka. Serdecznie witam pana burmistrza. Witam pana mecenasa, panią skarbnik. Nie wiem, przedstawiciela komisji chyba, tak? Przeciwdziałania problemom alkoholowym. Witam serdecznie, witam wszystkich sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych. Witam koleżanki i kolegów radnych, witam wszystkich mieszkańców. Witam serdecznie panią dyrektor zespołu szkół licealnych i zawodowych, bo gdzieś mi pani dyrektor umknęła. Serdecznie witam. I jak rozumiem, przed realizacją porządku obrad oddam głos panu burmistrzowi, przedstawicielowi komisji, tak? Bo mają tutaj miły akcent. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. W sposób szczególny pragnę przywitać dwie osoby. Jedną panią Danusię Szalko, której za chwilę będziemy mieli przyjemność i zaszczyt wręczyć wyróżnienie za wzorowe prowadzenie sklepu, za wzorową postawę w płaszczyźnie tak bardzo wrażliwej, jaka jest na naszej gminie, dotyczącej problemów z alkoholem, ale wzorowe prowadzenie sklepu w tej materii. Oczywiście w sposób szczególny też pragnę przywitać osobę, która, a w zasadzie powinien poinformować, że sołtys wsi Lechowo, pan Bonitera, złożył rezygnację, został odwołany z tej funkcji i do czasu wyboru nowego sołtysa będzie prowadziła sprawy sołectwa pani Ania Szczesna. Tak, pani Ania Szczesna, więc serdecznie witam panią w gronie naszych sołtysów. Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję za ten moment, że możemy w tej chwili wręczyć. Poprosić panią Danusię. Myślę, że pani przewodnicząca przyłączy się do nas, żeby złożyć wspólnie gratulacje pani Danusiu. Już ogólnie bardzo powiedziałem, jeszcze raz w imieniu swoim, jak i myślę, naszej społeczności pragniemy złożyć pani serdeczne podziękowania, jak i gratulacje za wzorowe prowadzenie, za wzorową postawę obywatelską, za wzorowe prowadzenie sklepu, zwłaszcza w tej tak drażliwej bardzo materii. Myślę, że pani przykład, pani powinni wybrać przykład inne również sklepy, inne placówki, a problemów ich jest dużo. Jeszcze raz pani Danusiu, serdecznie gratuluję. Ja myślę, że słowo tutaj pan Krzysiu będzie chciał jako członek komisji AA też powiedzieć. Z radą, szanowni państwo, gmina komisja wykonuje zadania wspierając pana burmistrza z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i w ramach tych działań kontroluje sklepy. Sklepy otrzymują zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale nie otrzymują tych zezwoleń tak bezwarunkowo, na określonych zasadach. Gminna komisja co roku, wszystkie te punkty nasze, a mamy ich na terenie gminy 25 sklepów prowadzi sprzedaż alkoholu, są poddawane kontroli i komisja po raz kolejny, już któryś rok z rzędu stwierdza, że te sprawy związane z obowiązkami sklep pani Szalko wypełnia wzorowo. Jeżeli chodzi o dokumentację, o oświadczenia o sprzedaży alkoholu, o znaczenia sprzedaż alkoholu nieletnim, tutaj komisja nie ma od wielu lat żadnych zastrzeżeń i postanowiliśmy uhonorować właśnie tytułem odpowiedzialnego sprzedawcy sklep pani Szalko. Gratulacje. Ja w tym momencie dziękuję. Ja również dziękuję i to naprawdę bardzo miły akcent. Przerwa krótka techniczna, tak? Dobrze, to żeby nie tracić. Żeby nie tracił czasu za dużo, jeżeli przerwa mamy, to mogę powiedzieć, że w powodu dzisiejszego zamieszania czy wcześniejszej
dzisiejszego naszego spotkania. Jestem ja, dziękuję Pani Przewodniczącej za zorganizowanie godzinę wcześniej tego spotkania. Jako że od wczoraj, dzisiaj, czyli 24-25, mamy obchody również Dni Pieniężnego w Olsztynie. Sylwian Pieniężny Junior jest, jak wiemy, naszym patronem, bo od niego pochodzi nazwa naszego miasta. Jest również patronem dziennikarzy olsztyńskich. Został zamordowany 24 lutego w Hohenbrück w Niemczech. Wówczas Niemcy, teraz obwód królewiecki. No jest dzisiaj spotkanie między innymi w Olsztynie z dziennikarzami i tam właśnie się wybieram. Stąd prosiłem o wcześniejszy też termin spotkania. Czy to dla wasza też jest również tam reprezentować pieniężnie. To może zanim uzyskamy łączność, to możemy przejść do takich organizacyjnych spraw. Stwierdzam prawomocność obrad, bo w posiedzeniu sesji uczestniczy 15 radnych na 15-osobowy skład. Zwracam się również z wnioskiem do radnych o powołanie sekretarza obrad i wnoszę o powołanie wiceprzewodniczącego pana Grzegorza Klisza. Czy ktoś z Państwa radnych ma inne propozycje? Nie widzę. W takim razie proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tego wniosku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. Stwierdzam, że wybraliśmy sekretarza obrad. I teraz przechodzimy do propozycji zmian porządku obrad. I tu pan burmistrz w związku właśnie z tym wyjazdem poprosił mnie też o pewne przesunięcia punktów. Więc proponuję, żebyśmy po punkcie 5, po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, przesunęli blok uchwał trochę dalej i po miejsce tego punktu 6 wprowadzili sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie między sesjami, następnie punkt interpelacje i zapytania radnych. Później byśmy przeszli do bloku uchwał, a następnie do przedstawienia protokołu komisji rewizyjnej i kolejne punkty byłyby już bez zmian. Ponieważ jest parę ważnych spraw, które chcielibyśmy poruszyć tutaj na dzisiejszej sesji i dobrze by było, gdyby pan burmistrz był obecny w tym czasie. Czy pan burmistrz ma jeszcze jakieś propozycje? Mam jeszcze, chcę prosić Radę o opinię dotyczącą kwestii przebudowy dróg. Konkretnie są dwie propozycje, jedna przebudowa wspólnie z powiatem, ale myślę, że Mateusz będzie dalej, będzie w dalszej części wyjaśniał. Mi chodzi konkretnie o ulicę Sadową i ewentualny offset, jaki starostwo chce nam przekazać. A więc chodzi o to, że starostwo wspólnie z nami niejako, a w zasadzie korzystając z naszego PROW-u, chce przebudować, wyraża wolę przebudowania ulicy Sadowej, ale po przebudowaniu ulicy Sadowej chce ulicę Sadową i Ogrodową, Zawadzkiego, ten cały kompleks nam przekazać na utrzymanie. Takie utrzymanie wiązałoby się mniej więcej w całości według naszych stawek plus minus około 80 tysięcy rocznie. To duża kwota. Ja proponuję, żeby starostwo wykonało ulicę Sadową i Sadową przyjmujemy. Tyle, ile trzeba, a to z tego względu, że projekt, my pieniądze przeznaczamy na to, oczywiście będzie to w ramach środków kwalifikowanych, 60% środków z PROW-u to jest nasz PROW, starostwo uzupełnia. A więc dla starostwa uważam, bardzo dobra propozycja jest, no mamy radnych powiatowych, myślę o nasze pieniężne, na pewno dbają, dobrze dbają i myślę, że potrafią tego rodzaju propozycje też tam przeforsować. Dziękuję. Proszę, to myślę, że szerzej o tym porozmawiałam pewnie w tym bloku, gdzie są uchwały, tak mniej więcej, jeżeli to będzie wymagało przegłosowania i mam nadzieję wtedy, że te informacje będą bardziej szczegółowe. W takim razie przechodzimy w tej chwili do propozycji zmian porządku obrad i ja mam w takim razie pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęcie mojego wniosku o zmianę w punktach porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki do góry.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że zmiany zostały przyjęte. Czyli porządek sesji będzie przedstawiał się następująco. Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugi, stwierdzenie prawomocności. Trzeci, powołanie sekretarza obrad. Czwarty, propozycje zmian porządku obrad. Piąty, przyjęcie protokołu numer 18 z 18 sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie. Szósty, sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie między sesjami. Siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Ósmy, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, określenia stawek podatku od środków transportowych, przystąpienia do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Pieniężną na lata 2016-2023, przystąpienia do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Pieniężną na lata 2016-2017. Dziewiąty, przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Lechowie. Dziesiąty, pytania i wnioski sołtysów mieszkańców w sprawach dotyczących gminy. Jedenasty, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone w czasie bieżącej sesji. Dwunasty, informacje i komunikaty. I trzynasty, zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Przyjęcie protokołu numer 18 z 18 sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 stycznia 2016 roku. Państwo radni mogli zapoznać się z protokołem w Biurze Rady. Egzemplarz protokołu jest dostępny dla dzisiejszej sesji. Czy są jakieś uwagi lub pytania co do treści protokołu? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących się protokół został przyjęty. Przechodzimy w takim razie do punktu szóstego, do sprawozdania burmistrza z pracy w okresie między sesjami. Proszę, panie burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni radni powiatowi, drodzy sołtysi, szanowni goście. Sprawozdanie obejmuje okres od 28 stycznia do 25 lutego. W tym czasie w zakresie gospodarki komunalnej sprzedaliśmy lokale mieszkalne w Pakoszach numer 2, Pakosze numer 23, w Pieniężnie przy ulicy Kościuszki 9, lokal mieszkalny numer 13 w Pieniężnie przy ulicy Sadowej, niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Białczyn. Zawarto trzy akty notarialne, przystąpione do aktualizacji programu opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Pieniężne na 2016 rok. Na terenie miasta prowadziliśmy bieżące prace porządkowe, między innymi przygotowujemy do rozbiórki obiekt po generale Czerniachowskim. Tam chodzi o odzyskanie też tych materiałów starych, które były wbudowane w pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. W zakresie Wydziału Inwestycji w okresie sprawozdawczym wzięliśmy udział w naradach odbiorowych przy budowie sali sportowej w Pieniężnie. Zaawansowanie robót jest około 60%. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na zadanie gminy na 2016 rok. Bieżąca realizacja Funduszu Sołeckiego. Spotkanie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego w związku z organizacją jubileuszu współpracy partnerskiej Pieniężna-Lichtenau. Złożenie wniosku o przyznanie środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą remont dróg w miejscowości Żugienie. Dodam tutaj ogólnie, chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich i ewentualne dofinansowanie z tego programu do budowy tej drogi. Rozpoczęcie prac nad wspólnym aplikowaniem z powiatem breniewskim o środki z PROW na drogi w Pieniężnie, ulica Lidzbarska Wolności, 1 Maja, Ornecka oraz ulica, uwaga, tutaj Sadowa, o czym już wspomniałem.
Wskazane drogi zgodnie z zasadami konkursowymi mogą uzyskać dofinansowanie środków unijnych, natomiast wkład własny do tego projektu po uzyskaniu dotacji zabezpieczy powiat braniewski. O tym później, jeżeli będziemy więcej mówić. Kosztem gminy jest przygotowanie wniosku, uzyskanie dotacji oraz przejęcie obowiązków inwestora łącznie z utrzymaniem bieżących dróg w okresie trwałości projektu. Powiat przygotował i przekazał propozycję porozumienia razem z przejęciem dróg. O ile uważam, że jeżeli chodzi o ulicę 1 Maja, Wolności, Lidzbarska, jak najbardziej to jest zasadne, słuszne. My robimy projekt, nasz jest PROW. Powiat uzupełnia, my przejmujemy, nam daje tytuł prawny, przejmujemy na 5 lat na czas trwałości projektu, bo tak trzeba, i oddajemy dla powiatu z powrotem. O tyle, jeżeli chodzi o ulicę Sadowa, ta Sadowa nie spełnia, to prawdą jest, że nie spełnia kategorii dróg powiatowych i powiedzmy powiat nie bardzo jest zainteresowany, żeby to robić. To też prawdą jest, ale jest drogą powiatową. My dając PROW, udział własny, dajemy 60, sam PROW 63%. To jest dosyć dużo. Uzupełnić i zrobić tą drogę i my ją przejmiemy. Natomiast starostwo chce, żebyśmy przejęli oprócz tej drogi jeszcze inne wszystkie te drogi tam z Zawadzkiego, Ogrodową i tak dalej. No ja mówię, to robimy, to przejmujemy. W następnym etapie będziemy robić tamte, czy będzie okazja tamte zrobić, przejmiemy tamte. Koszt utrzymania łączny tych dróg, jeżeli byśmy je przejęli według naszych szacunkowych danych, to jest 80 tysięcy rocznie. To jest dużo jak dla nas. Dodam, że my na drogi, na utrzymanie dróg mamy w budżecie na odświeżanie konkretnie mieliśmy zaznaczone 100 tysięcy zabezpieczone. To nie jest mało. Czy mogę tak po prostu wejść w słowo, bo to akurat z tym tematem się wiąże, ponieważ ja na maila dostałam dwa rodzaje porozumienia o dwóch różnych kwotach, tak? Tak. To teraz rozumiem, że to jest propozycja powiatu kierowana do nas, tak? Nie sądziłam, że to będzie dzisiaj przedmiotem rozmowy, bo sądziłam, że na komisjach będziemy mogli się zastanowić, przedyskutować. Bo teraz nie wiem, o który wariant już chodzi, tak? Powiem dlaczego. Ja otrzymałem to 19. Także nie było możliwości przedłożenia tego na komisję. No żałuję, a czas nagle, wiem, że musimy szybko przystąpić do, jeżeli chcemy coś zrobić, do pracy. No nie było możliwości takiej fizycznej. Także stąd ten też taki tryb. Bo to jest podobne, jak kiedy to mnie to chyba wpłynęło, bo to z tego samego, znaczy z powiatu. Nie, tak, nie, o ile. Tak, z powiatu. Więc też nie było czasu na to, bo już nie było komisji, żeby rozmawiać. Nie było komisji, więc nie było możliwości takiej, to zrozumiałe jest. A my mamy podnieść się przeprowadzenie całej procedury. A więc nam czas no, dosyć nagle. O ile mówię, o ile Wolności Lidzbarska nie jest ok, wszystko dobrze. No tutaj mówię, zrobią Sadowo, to przyjmiemy Sadowo i też mówię dobrze. Ale no inne dlaczego? To są koszty dla nas, konkretne koszty, wymierne. Dlatego ja myślę, że no mamy przecież radnych powiatów, my dajemy dużo, dajemy PROW, pracę swoje dajemy. No myślę, że tam powiatowi nic nie upływa. O tyle, że będzie trzymał te drogi jeszcze Ogrodową i Zawadzkiego przez jakiś czas będzie je utrzymywał. No to taka moja propozycja jest w tym przedmiocie. Ale bardzo bym prosił dlatego też Radę o zajęcie stanowiska, bo to są pieniądze, konkretne pieniądze. I dlatego opinia mi jest tutaj bardzo potrzebna. No właśnie, ale dlaczego te dwie wersje tej kwoty? Jeden temat to jest Wolności. Mateusz będzie szczegółowo wyjaśniał. Jeden temat to jest, a drugi temat to jest ta Sadowa. Więc jeżeli da się jeden temat przeprowadzić, no to dobrze. I gdyby się dało dwa tematy przeprowadzić według senatu, jak mówiłem, w porządku. Myślę, że to jest logika, w tym jest jakaś. No ale inne po co, prawda? To znaczy to w tym bloku, w takim razie w bloku uchwał, bo rozumiem, że pan Mateusz będzie miał te porozumienia, tak? Wszystko nam wyjaśni. Wtedy no po prostu my będziemy musieli podjąć dyskusję, to pewnie trochę potrwa, oczywiście, żeby wypracować stanowisko. Oczywiście.
Dziękuję. I to jeżeli tak Pani potrzeba, że pozwolę dalej, będę referował. Podpisanie umowy na złożenie wniosku ZNP Warmia i Mazury w zakresie osi 4, efektywność energetyczna, działanie 4.1 w ramach zadania na budynka szkoły podstawowej w Pieniężni Urzędu Miejskiego, w Pieniężni Domu Kultury i OSP. Powstanie instalacja fotowoltaniczna, która zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wsparcie przedsiębiorstwa energetycznego w Pieniężni oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji do opracowania założeń w zakresie osi 4 efektywności energetycznej, działanie 4.1 budowy instalacji fotowoltanicznych do 40 kV, udział w szkoleniu nowych funduszy unijnych i krajowych na termomodernizację lata 14-23, złożenie oferty do gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjaźni z rodziną oferty, przystąpienie do Komitetu Honorowego Konkursu Misyjnego, gdy myślę misję. Chodzi o konkurs organizowany przez ojców werbistów, to już chyba kolejny raz robiony jest, a więc zdecydowałem przyjąć patronat honorowy. Zamówienie tablic dydaktyczno-edukacyjnych związanych z grą miejską, z życiem Mikołaja Kopernika w mieście i gminie Pieniężno. Bieżąca konserwacja, bieżące sprawy związane z przygotowywaniem projektów i programów, przygotowanie karty wielkanocnych, nawiązanie współpracy z zespołem Taraka. I tutaj też w formie komunikatu podpisałem porozumienie z zespołem Taraka, z tym, który jest nominowany, jeden z 9 nominowanych do Eurowizji, a to chociażby z tego względu. Też nagrywane było w Pieniężnie film do wideoklipu, który też jest puszczany. To jest puszczane część, ujęcie zamku, ujęcie Doliny Wałszy, Pieniężno z góry, z perspektywy, powiedzmy, z powietrza ujęte. Podtekst drugi, to jest raz, że idzie jako wideoklip przy jego piosence. Dzisiaj będzie w Teleekspresie prezentowany, również prawdopodobnie w Świat się kręci. Ten filmik będzie puszczany, a zamysł jest namówić, nakłonić, zrobić lobbying, żeby remontować zamek. Chodzi głównie też, no, walory, piękno naszej ziemi, ale też chodzi nam o zamek. Także w tym mniej więcej kontekście zespół Taraka dzisiaj w Teleekspresie będzie prezentował, między innymi pokazywał na wideoklipie Pieniężno. W okresie sprawozdawczym spotkałem się również z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, ministrem Babalskim, z którym omawialiśmy temat szkół, między innymi przejęcia pod protektorat Ministerstwa Rolnictwa szkoły, właśnie tego zespołu szkół rolniczych. Owszem, powiedział, tak by było, gdyby mieli profile rolne, znaleźć z innych szkół, zebrać klasę, dwie klasy rolnicze i wtedy weźmiemy pod egidę Ministerstwa Rolnictwa. W tym samym temacie spotkałem się, czy rozmawialiśmy również inne tematy z dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Edukacji do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, z panią Waligura, gdzie omawialiśmy tematy związane z naszą oświatą gminną, z reorganizacją ewentualnie oświaty, w jakim kierunku to ma pójść, jak i również problem. Pani dyrektor pozwoli, że bo jako gospodarz mnie też ten temat nie jest tak, że on mnie nie niepokoi, czy jestem obojętny w stosunku do niego. Też omawialiśmy te tematy. Również to absolutnie muszą być kierunki rolnicze, żebyśmy przejęli pod Ministerstwo Rolnictwa. Gdyby tak się stało, więc byłaby możliwość prowadzenia przez resort i tutaj całkiem miękko mogłoby pójść. Niestety na razie tak nie ma. Prowadzę również swoje rozmowy na temat utworzenia kierunków zawodowych, ale to wszystko gdzieś tam, powiedzmy, no zaczynamy, no startujemy, zobaczymy kiedy to będzie, jaki moment do wstrzelenia się. W każdym razie nie jest tak, że ten temat mi jest obcy czy obojętny, nie, pracuję przy tym, ale na efekty czasami trzeba poczekać dłużej. W okresie sprawozdawczym również spotkałem się z ministrem sportu Jarosławem Stawiarskim, jest zastępcą wiceministrem
do spraw, które nas też nam są bliskie, a więc budowa sali gimnastycznej, rozmowy o finansowaniu, o maksymalnym oczywiście finansowaniu, bo to nas interesuje. Także no, myślę, że efekty niedługo będziemy też mieli pożądane efekty. Na razie nie chcę więcej mówić, bo wszystkie sprawy jeszcze są w toku. Spotkałem się też z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Omawialiśmy problem dróg, zamiany dróg, bo długo czekam na zamianę drogi, która jest w kolonii Brzostki. Wystąpiliśmy chyba 2 lata temu z wnioskiem, utknęło w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Nadleśniczy nie może mi wyrazić zgody, jeżeli nie ma opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, więc pani dyrektor obiecała ten temat przyspieszyć. Problem rozjeżdżania dróg przez tych, którzy wywożą drzewo z lasów. Problem remontów dróg, wspólnych remontów dróg. Problem również plaży w Gleniskach, która jest de facto terenem leśnym, na naszym terenie, ale jest to teren leśny. Omówiliśmy również problem ewentualnie odbudowy kładki, która jest w parku zerwana przy kapliczce. Kolejnie spotkałem się z dyrektorem, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Tu omawialiśmy problemy związane z wiatrakami, z opiniami, z tym, co się wiąże właśnie z tą szeroko pojętą energią odnawialną. A więc te tematy omawialiśmy na bieżąco. Na koniec chciałem się odnieść jeszcze do jednego pisma, które skierował do mnie radny, świadomie mówię, radny powiatowy pan Leszek Kłębucki, bo nie miał żadnego, jak wiem, upoważnienia ani podstawy, żeby występować jako przewodniczący rady, do reprezentowania powiatu na zewnątrz. Jest uprawniony zarząd, starosta i zarząd, a ani nie miał żadnej legitymacji. Pytałem o starosty, czy upoważnił. Mówi, że nie. A więc jako radny powiatowy wystosował pismo, w którym oferuje przejęcie prowadzenia oświaty bezkosztową dla gminy pieniężną, z tym, że mówi, że powiat pokryje koszty utrzymania dzieci w internacie, jeszcze coś tam, a reszta to co? Prawda? A więc jeżeli bezkosztowo, to po co starostwo reorganizuje to? No to jest sprzeczność. Sama w sobie sprzeczność. Więc nie traktuję tego indywidualnie, być może odpowiem panu Leszkowi Kłębuckiemu, ale to traktuję jako pismo jego indywidualne. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania co do sprawozdania pana burmistrza? Proszę. Panie burmistrzu, tu pan w swoim sprawozdaniu podał taką informację, że rozmawiał pan z Dyrekcją Lasów Państwowych. Tak. Jeżeli nie jest to tajemnicą, to co zostało ustalone w sprawie właśnie tej kładki w parku? Kładka w parku to jest temat, który musi również omawiać u siebie na swojej płaszczyźnie pani dyrektor regionalna ze swoimi prawnikami. Chodzi o środki, jak wszędzie. Przypuszczalnie koszt odbudowy takiej kładki to jest około 100-150 tysięcy. Dodam tutaj mostek, który budowaliśmy w kierunku na Cieszęta do państwa Szwedów. Tam kosztowało nas to parę lat temu 70 tysięcy. Myślę, że taka kładka przez rzekę to jest dosyć duża kładka. Zakładając, że będzie zakotwiczona po dwóch stronach, bo taką koncepcję przyjmowaliśmy wstępnie z kiedyś z projektantem, minimum myślę 100 tysięcy będzie kosztowała. Więc kwestia znalezienia środków i skąd, jak. Ani my nie mamy tego za dużo. Lasy też, większość środków została zabrana im na drogi niegminne. To jest to. No, niemniej tematu nie zostawiamy, mamy pracować. No, tak to się dzieje. Trzeba mieć wolę, cele i konsekwentnie do tego zmierzać. Wracam kolejny raz, bo to już kolejna moja rozmowa w tym temacie jest. Być może kiedyś będzie ten moment zero, gdzie powiemy tak, już robimy. Ale to jest praca. To jest tak to wygląda ta praca na zapleczu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania co do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do punktu
7. Interpelacje i zapytania radnych. I ja pozwolę sobie na początku w tym punkcie zabrać głos, bo to się wiąże niejako z końcówką sprawozdania pana burmistrza. Większość z państwa wie, chociażby z gazety naszej lokalnej z IKATA, że Rada Powiatu wystosowała do Rady Miejskiej wniosek. I ja państwu ten wniosek przypomnę. Wniosek Rady Powiatu, to się stało w dniu 1 lutego 2016 roku na sesji Rady Powiatu. I wniosek brzmi w ten sposób. Wniosek Rady Powiatu Graniewskiego do Rady Miasta i Gminy Pieniężna w sprawie rozważenia możliwości przejęcia prowadzenia klasy trzeciej liceum zawodowego jako organ prowadzący bez konieczności ponoszenia kosztów jego funkcjonowania. Wszelkie wydatki związane z obsługą internatu oraz wyżywieniem uczniów będą ponoszone przez Powiat Braniewski. Wspólne stanowisko obu rad pozwoli Zarządowi Powiatu Braniewskiego oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieniężno na ewentualne zawarcie porozumienia w tej sprawie. Zawarte porozumienie da szansę do prowadzenia naboru do szkoły w roku szkolnym 2016-17 lub ewentualną zmianę organu prowadzącego, na przykład przez Ministerstwo Rolnictwa. Powyższy wniosek został przegłosowany pozytywnie. To wpłynęło do mnie jako przewodniczącej i do oficjalnie i do Rady Miejskiej w Pieniężnie oficjalnie, w związku z czym ten problem przedyskutowaliśmy na posiedzeniu wspólnej Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej i ja w tej chwili państwu przedstawię takie nasze stanowisko, tak i nasze wnioski co do treści tego wniosku Rady Powiatu. I tak jak mnie zobligowali państwo radni, najpierw przypomnę państwu historię tej sprawy i tego, jak wyglądały działania w sprawie szkoły średniej. 26 stycznia 2015 roku, czyli ponad rok temu, odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z radnymi Rady Miejskiej w Zespole Szkół Licealnych Zawodowych w Pieniężnie, na którym przedstawiono sytuację szkoły i zapewniono nas, że nie ma możliwości, nie ma mowy na razie o likwidacji. Poruszono również sprawę ewentualnego przejęcia szkoły przez gminę Pieniężną. Jednakże brakowało na tym spotkaniu chociażby ogólnej oferty ze strony Powiatu Braniewskiego, co ma być, że tak powiem, z tym związane, tak, z ewentualnym przejęciem. Radni nasi potraktowali sprawę poważnie, bo na spotkanie przyszli prawie wszyscy radni i była z naszej strony gotowość do podjęcia rzeczowych rozmów. Temat szkoły wrócił po miesiącu i wrócił na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2015 roku, bo w ciągu miesiąca, jak dla nas radnych, była cisza, bo my innych informacji nie mieliśmy. Na tej sesji członek Zarządu Powiatu, pan Mirosław Kudliński, w swoim wystąpieniu stwierdził, że pan burmistrz otrzymał wskaźniki finansowe szkoły do analizy. Ja również je otrzymałam, co na tej sesji protokoły można odczytać. 13 lutego, tak przekazał pan Kudliński, odbyło się spotkanie u pana burmistrza na temat tych przesłanych wskaźników. 17 lutego Zarząd Powiatu podjął decyzję o utworzeniu szkoły zawodowej. A 18 lutego odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty z panem burmistrzem w powiecie na temat porozumienia o przyjęciu szkoły. Wtedy pan Kudliński stwierdził, że propozycje powiatu to jest przekazanie subwencji oraz 300 tysięcy złotych na remont budynku. W czasie tej sesji członek zarządu pan Kudliński przypomniał nam, że kończą nam się umowy na internat, a starostwo ma swoje plany co do swojej szkoły średniej i być może zamierza przenieść oddziały z dużego budynku do internatu. Tym samym dał nam do zrozumienia, że musimy się głęboko nad pewnymi sprawami zastanowić. I informuję, że Rada Miejska nie miała informacji na ten temat, ani o tych działaniach, które wymieniłam przed chwilą, bo dowiedzieliśmy się o nich na sesji z wypowiedzi pana Kudlińskiego. Od spotkania styczniowego do sesji lutowej, jeżeli chodzi o informacje kierowane do Rady, to była cisza, tak bym to określiła. Na tej samej sesji na propozycję włączenia się przewodniczącej w pracę odpowiedź
była taka, że do reprezentowania gminy jest pan burmistrz, a powiatu pan starosta. Istotne informacje są przekazywane i tyle. W związku z czym my dostaliśmy chyba jasny i czytelny sygnał, że mamy czekać, aż oba organy, że tak powiem, się porozumieją, czy wypracują swoje stanowisko. W związku z tym czekaliśmy. 30 marca 2015 roku odbyło się drugie spotkanie w Zespole Szkół Licealnych w Pieniężnie. W czasie tego spotkania poinformowano nas, że podjęto decyzję o utworzeniu szkoły zawodowej, pokazano materiały promocyjne, stwierdzono, że szansą do tej szkoły jest dobry nabór. Przedstawiciele powiatu również wracali do tej kwestii ewentualnego przejęcia szkoły, ale również nie było żadnych konkretnych propozycji, które dałyby podstawy do tego, żeby rzeczywiście usiąść i zacząć poważnie na ten temat rozmawiać. W tą, w inną stronę, bo ja nie przesądzam tutaj, że decyzja byłaby czy pozytywna, czy negatywna. Przez kolejny miesiąc radni nie mieli informacji, co w sprawie szkoły się dzieje. Sesja 30 kwietnia 2015 roku, na której obecny był starosta i poinformował, że los szkoły zależy od tego, czy zostanie przeprowadzony dobry nabór. Pan burmistrz złożył deklarację gotowości do rozmów o tym, żeby nie przenosić tych klas szkoły średniej do internatu i pozostawić tam gimnazjum. Jak Państwo pamiętają, no bo szkoda by było rujnować całego wyposażenia. Na moje pytanie, czy pan starosta z panem burmistrzem wypracują jakieś stanowisko do końca maja, konkretnej odpowiedzi nie było, aczkolwiek obie strony wyraziły dobrą wolę do prowadzenia rozmów. Cisza nastąpiła tym razem na 4 miesiące. Temat powrócił dopiero na sesji 27 sierpnia 2015 roku. Wszystko to Państwo mogą sobie przeczytać w protokołach, ewentualnie obejrzeć sobie te kolejne sesje. Pytanie w sprawie tej szkoły zadał pan Rzędu, prezes ZMP, ale rada nie miała żadnej wiedzy na ten temat, co się w ciągu tych 4 miesięcy w tej sprawie działo. Obecny na sesji członek zarządu, pan Mirosław Kudliński, przekazał takie informacje, że 3 sierpnia starostwo wystosowało do burmistrza pismo, w którym zawarta była propozycja przejęcia szkoły bądź ograniczenia kosztów i przeniesienia oddziału szkoły średniej do budynku internatu. Burmistrz w odpowiedzi na to pismo zadeklarował partycypowanie w kosztach. Ustalono wtedy większą stawkę za wynajem pomieszczeń w wysokości 11 zł za metr kwadratowy. Wtedy też radni otrzymali informację, że nabór do szkoły się nie udał i że nastąpi wygaszanie placówki właśnie na tej sesji. Taką informację uzyskaliśmy nie wcześniej, nie przed sesją, tylko na tej sesji. Znowu cisza w informacjach. Kolejne 4 miesiące i sprawa wraca na sesji z 30 grudnia 2015 roku. Na tej sesji nie było akurat pana burmistrza, ale sekretarz i pełnomocnik burmistrza do spraw oświaty przekazali Radzie informację, że odbyło się spotkanie burmistrza ze starostą w dniu 28 grudnia w sprawie przejęcia szkoły średniej. Pani pełnomocnik stwierdziła, że czasu jest mało, bo można to zrobić przez uruchomienie procedury tworzenia całkiem nowej jednostki. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem czas był do końca lutego, jest do końca lutego 2016 roku. Radni nadal nie znali warunków, na jakich powiat chciałby przekazać tą szkołę. Jedyna konkretna informacja to była taka, że przejęcie tej klasy trzeciej wiązałoby się również z przejęciem 4 nauczycieli. Pani pełnomocnik stwierdziła, cytuję, przyjęcie na dzień dzisiejszy szkoły w formie jednego oddziału to jest ogromne ryzyko. I kolejny cytat, dlatego należałoby się zastanowić, czy podejmować ryzyko związane z przejęciem, czy też pozostawić w obecnym stanie. Dlatego należałoby przeanalizować wszystkie plusy i minusy w dalszym gronie, jak na przykład Komisja Oświaty. I tak też się stało. Pan burmistrz przedstawił swoją koncepcję na komisji w dniu 26 stycznia 2016 roku. Pani pełnomocnik przedstawiła wyliczenia, jaki byłby koszt przejęcia tej klasy trzeciej z 4 nauczycielami. Rozmawialiśmy tylko o wynagrodzeniach nauczycieli, o wysokości subwencji i o tym, że tak naprawdę to do doprowadzenia tej klasy potrzebne są 2 osoby, a nawet niekoniecznie 2 nauczycieli należałoby od razu odesłać, rozwiązać z nimi umowę o pracę.
ale przejęcie tych czterech nauczycieli kosztowałoby nas w tym roku szkolnym, o ile dobrze pamiętam, 350 chyba tysięcy złotych wynagrodzenia czterech nauczycieli. Natomiast subwencja była w granicach 112 chyba tysięcy złotych tej szkoły. W powiązaniu z tą koncepcją przejęcia tej klasy trzeciej, pan burmistrz przedstawił nam taką koncepcję wiązaną wariant, że przejęcie szkoły średniej z jednoczesną likwidacją wszystkich naszych szkół wiejskich i przeniesieniem dzieci do Pienierza, to był jeden wariant, przyjęcie budynku internatu od powiatu i wtedy klasy 1-3 byłyby w internacie, 4-6 budynku podstawówki, średnia z gimnazjum w pomieszczeniach przy sali sportowej. Natomiast oddziały zerowe pozostałyby w tych wyrównionych budynkach szkolnych Lechowa, Pakosz i Piotrowca. Drugi wariant zakładał, że klasy 1-3 z oddziałami przedszkolnymi pozostają w szkołach wiejskich. Ponieważ była to te warianty wymagały jednak dyskusji, przygotowania jakichś szerszych danych i wyliczeń finansowych, bo nie ukrywam, że takie warianty były dla nas też trochę zaskoczeniem. W związku z czym ustaliliśmy, że tym problemem Rada zajmie się na komisjach w lutym. I tak też się stało. Komisja Oświaty, Komisja Budżetowa przeanalizowała wszystkie dane i zajmowała się zarówno przejęciem tej klasy trzeciej, jak i wariantami w reorganizacji naszej oświaty na komisjach w lutym. Stanowisko, jakie podjęła Komisja Oświaty wspólnie z Komisją Budżetową, było takie, że nie będziemy przystępować do żadnych zmian i do żadnej reorganizacji w tym roku szkolnym, czyli w roku 2016-2017, ponieważ jest zbyt wiele rzeczy niewiadomych. Nie wiemy, co zrobi rząd w sprawie reorganizacji oświaty, nie wiemy, czy będą istniały gimnazja i nie wiemy, co jeszcze się w tej oświacie zadzieje. Wiemy tylko tyle, że stanowisko rządu jest takie, że do końca 2016 roku, przed rozpoczęciem roku następnego, jakaś większa wiedza na ten temat będzie. Poza tym podniesiono również kwestię taką, że przejmowanie samego jednego oddziału jakby na rok nie ma większego sensu, tak? I łączenie go w zespół z gimnazjum, kiedy właśnie nie wiadomo, co za ten rok będzie. Po naszej sesji styczniowej 1 lutego Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji zespołu szkół licealnych i zawodowych pieniężnie oraz właśnie na tej samej sesji wystosowała do nas wniosek, z którym Państwa zapoznałam na początku swojego wystąpienia. Po tym wniosku i po tej sesji zaczęły się pojawiać różne oświadczenia, zarówno na portalu internetowym Braniewiaka, jak i w gazecie lokalnej oraz pojawiło się na stronie Urzędu Pieniężna również oświadczenie pana burmistrza. Pierwsze oświadczenie, które się pojawiło w dzień tej sesji, to było oświadczenie prezesa ZNP, pana Zbigniewa Żendula. I ja tylko fragment chciałabym Państwu zacytować, bo on jest istotny z punktu widzenia Rady. Dyrekcja, nauczyciele, prezes ZNP próbowali negocjować ze starostwem powiatu braniewskiego, burmistrzem Pieniężna, Radą Miasta Pieniężna, ale niestety nic nie udało się wynegocjować na korzyść szkoły. Burmistrz Pieniężna był przychylny połączeniu szkoły ponadgimnazjalnej z gimnazjum, ale Rada nadal nie zajęła stanowiska w tym temacie. W związku z tym na sesji 1 lutego 2016 roku radni powiatowi również z Pieniężna podjęli decyzję o likwidacji szkoły. I aż komentarz ironiczny mi się ciśnie, ale nie będę tego komentowała. W IKACie pojawił się artykuł, co dalej z ZSL, z Zespołem Szkół Licealnych w Pieniężnie. Pod tekstem zamieszczono treść wniosku, który Państwu odczytałam, a w samym tekście też pojawił się taki zapis, że
zarząd oraz radni powiatu w związku z trudną sytuacją jednostki w poprzednich kadencjach, jak i przez cały rok 2015 prowadzili negocjacje z burmistrzem Pieniężna oraz Radą Miejską w Pieniężnie w sprawie przejęcia zespołu szkół licealnych i zawodowych. I jak wyglądały te sprawy, to Państwu wcześniej przedstawiłam. W końcówce tego artykułu jest też informacja, ile to szkół prowadzi powiat jako organ prowadzący. 4 szkoły średnie ze szkołą, łącznie ze szkołą w Pieniężnie. Natomiast gmina Pieniężna jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach wiejskich, 1 przedszkola i 1 gimnazjum. Pan burmistrz w swoim oświadczeniu odniósł się do sytuacji wcześniejszych i tych działań, które były podejmowane w latach 2010-2014. 18 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej. Przed tym posiedzeniem radni spotkali się z przewodniczącym Rady Powiatu Braniewskiego panem Leszkiem Kłębuckim. Radni po dyskusji doszli do następujących wniosków. Zdaniem radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie. Po pierwsze, wystosowanie takiego wniosku przez Radę Powiatu jest zrzucaniem odpowiedzialności na samorząd Pieniężna za własne decyzje lub zaniechania w tej sprawie. Drugi wniosek. Większość radnych wybranych przez mieszkańców gminy Pieniężną do Rady Powiatu nie stanęli w obronie placówki na sesji lutowej, tylko zagłosowali za jej likwidacją. Trzeci nasz wniosek. To uważamy, że decyzja o likwidacji tej szkoły została podjęta już na początku roku 2015. Podejmowane działania stwarzały jedynie pozory, że coś w tej sprawie się robi. I czwarty wniosek. Jeżeli Rada Powiatu mówi o bezkosztowym przekazaniu klasy trzeciej, to Rada Miejska w Pieniężnie proponuje Radzie Powiatu odstąpienie od zamiaru likwidacji i danie szkole szansy, na przykład w staraniach o przejście pod Ministerstwo Rolnictwa w ciągu roku szkolnego 2016-17. Tym bardziej, że również 1 lutego 2016 roku został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie. Proponujemy dać szansę dyrektorowi wyłonionym w drodze konkursu na odbudowę struktury szkoły, a nie tylko na doprowadzenie do jej zamknięcia. Skierowany do nas wniosek jest zakłamywaniem rzeczywistości i ma wymiar czysto populistyczny. Nie będziemy precyzować wniosku na wniosek, tylko odpis z protokołu dzisiejszej sesji w kwestii dotyczącej szkoły średniej zostanie przekazany w formie pisemnej przewodniczącemu Rady Powiatu. I co pan przewodniczący z tym odpisem zrobi, czy zapozna z nim Radę Powiatu, to już należy do jego decyzji. W tym momencie chcę państwa poinformować, że tak, nie przewiduję dalszej dyskusji w tym punkcie. Przewiduję jedynie wyrażenie własnego stanowiska każdemu, kto jest obecny na dzisiejszej sesji. Nie przewiduję polemiki pomiędzy stanowiskami. Przewiduję tylko każdej osobie udzielenie głosu raz i potem zamknę sprawę szkoły średniej i stanowiska Rady co do wniosku Rady Powiatu. Czy ktoś z Państwa obecnych na tej sali chce przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie? Bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja pozostaję mi tylko zaproszenie Pani Przewodniczącej Rady i Pana Burmistrza za ten skandaliczny wniosek z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Kłębuckiego, który jest niczym innym jak żałosną próbą obarczenia, przerzucenia odpowiedzialności za likwidację szkoły na samorząd pieniężny. Jakkolwiek jest to sygnowane Rada Powiatu, to chcę Państwu uświadomić, że część Rady Powiatu ze mną była przeciwna i temu wnioskowi, i likwidacji tej szkoły, i w ogóle takiemu postępowaniu w ciągu całego tego roku, który chronologię tych wszystkich zdarzeń Pani Przewodnicząca przytoczyła. Jest dla mnie zupełnie niepojęte, jak radny z Pieniężna może głosować za likwidacją szkoły tak mocno wpisanej w tradycję Pieniężna i w historię Pieniężną.
nie ma żadnego tłumaczenia, że demografia, że ekonomia, to jest w ogóle dla mnie niepojęte. Bo ja mogę zrozumieć radnych, którzy reprezentują okręgi branieckie. Oni tam się starają o głosy. Dyrektorzy obecni na sesji tej Rady Powiatu, na której została zlikwidowana de facto szkoła pieniężna, zacierali ręce. Może i słusznie, licząc na to, że te pieniądze, które były przeznaczane na naszą szkołę, będą teraz rozdysponowane pomiędzy nimi. I z punktu widzenia radnych branieckich, wasza opinia, mieszkańców Pieniężna, los tej szkoły jest mniej istotny. Natomiast my, jako ci, którzy zabiegali o państwa głosy, którzy przekonywali, jak to dobrodziejstwa spłyną w związku z tym, że nas wybierzecie do Rady Powiatu, i teraz pierwsza jakaś poważna decyzja dotycząca Pieniężna to jest zlikwidowanie szkoły, no to jest po prostu jakiś skandal kompletny. I teraz nie miejcie złudzeń, ja cały czas uważam, że szkoła w Pieniężnie, mówimy o szkole średniej, zespole szkół licealnych zawodowych, umownie nazwijmy technikum rolniczym, bo tak się to przyjęło w naszej świadomości, ma swoją dyrekcję, ma swój organ prowadzący w postaci powiatu, a ściślej mówiąc zarządu powiatu. I tylko te instytucje są winne tej sytuacji, która powstała. Bo ta szkoła nie umarła nagle wczoraj, ani nawet w tym styczniu czy lutym, kiedy te pierwsze pozorne działania zostały podejmowane. Ta szkoła umierała od kilku lat. Od kilku lat. Bo pamiętacie państwo początki 8 lat temu, kiedy pan dyrektor Wasiewicz odszedł na emeryturę, dyrektorem została jego wieloletnia zastępczyni pani Ania Czaplińska, że się tak wyrażę, ze starej, dobrej szkoły zarządzania, kiedy to jeszcze szkoły dzisiaj konkurują, zmieniły się warunki. Tamta dyrekcja reagowała na to, wprowadzała kierunki mundurowe, takie, był ten nabór, młodzież się garniała, przecież nie wszyscy wyjadą z Pieniężna się uczyć, bo nie wszystkich stać. I tu było miejsce, gdzie można było się uczyć. Następna dyrekcja po prostu spoczęła na laurach, bo to dobrze funkcjonowało na początku, ale gasło z każdą chwilą. I organ prowadzący powiat przecież to widział i nie reagował na to. I powiem państwu szczerze, że nie mam nawet pretensji do radnych z naszego okręgu powiatowych, takich wielkich, do pana radnego Mateusza Sobieszczuka i nawet do pana Kuzlińskiego, bo oni jak gdyby no, zostali radnymi w tej kadencji, niewiele tak naprawdę już było do zrobienia. Ale czym innym jest pan przewodniczący Głębicki, który był radnym już w poprzedniej kadencji, jak zwykle po stronie rządzącej. Wtedy, o ile ja dobrze sobie przypominam kampanię wyborczą, torpedował wszelkie działania pana burmistrza zmierzające do przejęcia, podwyższał czynsz za wynajęte pomieszczenia w internatu. Jednym słowem zniechęcał do przejęcia. Być może i taka postawa wtedy powiatu legła u podstaw decyzji o budowaniu nowej szkoły. No bo pan burmistrz no, nie miał być może innego wyjścia, no bo tu się nie da. Coś trzeba robić, bo dzieciaki się nie mieszczą w tej szkole i taka decyzja zapadła. I na dzień dzisiejszy ja doskonale rozumiem samorząd, chociaż kilka miesięcy temu sam państwa przekonywałem do tego, żeby się zainteresować tym tematem, ale na zasadzie współpracy, a nie takiego przerzucania się odpowiedzialnością, że teraz oto, bo ja państwu gwarantuję, że za kilka miesięcy pan przewodniczący Kłębuski będzie skrzętnie pomijał fakt głosowania za likwidacją tej szkoły. Natomiast wszędzie będzie figurowało to ten wniosek do oświadczenia, kto jest obrońcą szkoły, ponieważ wystosował wniosek do Rady Miejskiej w Pieniężnie, a ta go odrzuciła, w związku z czym idąc dalej jest winna temu. Bo przecież ten wniosek, on nie ma nic innego na celu. On nawet, powiem szczerze, radni z Braniewa zagłosowali, bo dlaczego nie? To jest tylko i wyłącznie przykrywka dla pana przewodniczącego Kłębuskiego, bo on doskonale wie, jak to będzie odebrane w Pieniężnie. I doskonale wie, że za 3 lata znowu będzie prosił państwa o głosy. I wtedy będzie obrońcą szkoły, bo on wystosował wniosek do samorządu pieniężnickiego, a Rada Pieniężna odrzuciła, w związku z tym to jest ich wina. Tak to będzie. A winni jesteśmy my, radni powiatu i dyrekcja tej szkoły. Nikt inny. Gdyby tak się złożyło, że samorząd Pieniężna ma możliwość, jest sytuacja taka, że ta współpraca jest możliwa, że podzielenie się kosztami, no byłoby super. Ale nie jest tak, bo samorząd Pieniężna ma swoje problemy. Buduje nową szkołę, ma kilka szkół rozsianych po okolicy i ma się czym zajmować. I w żaden sposób na państwa nie można przerzucać odpowiedzialności za
za to, co się dzieje w powiecie, a technikum rolnicze jest szkołą powiatową i powiat i dyrekcja tej szkoły jest za to odpowiedzialna, co tam się dzieje. I jest moją osobistą porażką, jakkolwiek jestem, jak zapewne część Państwa wie, po stronie opozycji. Mój głos przeciw, no był, ale niewiele zmienił, ale jest to moją osobistą porażką, jako i naczelnika Wydziału Oświaty kiedyś, i nauczyciela z wykształcenia, że w moim mieście być może do tej szkoły chodziłby mój syn po skończeniu gimnazjum. Już tej możliwości nie będzie. I to jest też moja osobista porażka. Ale pamiętajcie o tym, że to wszystko, o czym pani przewodnicząca mówiła, te spotkania, ja w nich uczestniczyłem, to było żałosne. To były wszystko działania pozorne po to, żeby dzisiaj powiedzieć, jak to strasznie się starano, żeby tą szkołę uchować, a się nie udało. Te spotkania były nieprzygotowane. Zarząd powiatu przyjeżdżał z niczym. Pytał radnych z pieniężna, co z tą szkołą. No, a co radni z pieniężna mają wiedzieć? No przecież to nie jest problem. Pierwszy raz słyszą, że jest jakiś problem i mają nagle jakieś daleko idące wnioski wyciągnąć. Tak to było, ja w tym uczestniczyłem. To były wszystko działania pozorne po to, żeby dzisiaj powiedzieć, jak to się strasznie starali, a nic się nie starali. Bo wszędzie było rozgłaszane, że szkoła będzie zlikwidowana. No to bardzo przepraszam. Kto będzie posyłał dzieciaka na jakiś nabór, tracił czas do szkoły, po której władza mówi, że będzie zlikwidowana? Gdzie ten nabór, przepraszam, mamy zrobić? No, rodzice, dzieci nie się postawią w tej sytuacji, że jest szkoła, która wszyscy mówią, że będzie zlikwidowana, a my będziemy tracili czas i tam posyłali dzieciaka, nie wiem, tam w związku z tym, z czym być może straci szansę na chodzenie do innej szkoły. To przecież to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Dlatego jeszcze raz przepraszam Państwa za ten wniosek. Chciałem powiedzieć, bo jeszcze ten wątek taki osobisty, ja nie chciałbym dominować tej sesji jakimiś sporami wewnętrznymi pomiędzy rządzącymi a opozycją w powiecie, ale no, strasznie zirytował mnie ten moment, kiedy pan burmistrz mówił, że pan Kłębuski pozwala sobie na jakieś indywidualne pisma, sygnując je przewodniczący rady powiatu, sugerując, że on reprezentuje powiat i radnych powiatu. O to oświadcza, że pan Kłębuski mnie nie reprezentuje. Żeby było to jasne. I pamiętajcie, a nawet jeśli nie będziecie pamiętać, to ja to będę przypominał wszędzie, gdzie tylko będzie mowa o szkole pieniężnie, jak głosowali radni z pieniężna. A w szczególności pan Kłębucki, bo on jest doświadczonym samorządowcem i był u władzy w poprzedniej kadencji i mógł wiele zrobić dla tej szkoły. I dla ewentualnego połączenia, stworzenia jakiegoś zespołu szkół, a jak z tego, co przecież ja poznam z kampanii wyborczej, z tych opisów i z tego, co pan burmistrz dzisiaj mówi, robił wszystko, żeby tak się nie stało. A dzisiaj do pani przewodniczącej wniosek, stanowisko, a już sprawy wyborcze, dziękuję. To bardzo proszę, tak? Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Może krócej. Tam jeszcze widzę pani dyrektor. Pani dyrektor, tak? Czy pan burmistrz? Proszę, to może najpierw pan burmistrz, pani dyrektor. Tak? Postaram się króciutko tylko to, o czym pani przewodnicząca mówiła. Pismo, swoje oświadczenie złożone w internecie, nie będę tutaj jak gdyby przywoływał w największej sentencji. Nie mieliśmy 15 lat, przez 15 lat nasza szkoła gimnazjum w trzech budynkach, kiedy chcieliśmy przejąć, a nikt chyba nie wątpi tu na sali, jak panu Zbigniewowi Żydylowi zależało na tym, żeby ta szkoła istniała. Prowadziliśmy konkretne rozmowy w poprzedniej kadencji. Niestety w poprzedniej kadencji zarząd powiatu wydał oświadczenie, które też jest zamieszczone w internecie, poszło do wszystkich samorządów, że nie ma mowy, w ogóle nie biorą pod uwagę żadnego przekazania, żadnej likwidacji szkoły, jak i przekazania do kompetencji organu innego organu prowadzącego, a więc czytaj, krótko mówiąc, nie ma mowy o tym, żeby przekazać z powiatu do prowadzenia dla gminy. I na tym się skończyło. Przyszedł ten moment, ten rok. Ja się tutaj zgadzam z panem radnym Krzysztofem Kodziełka, że to był skutek. W pewnym momencie chorego nie da się. Jest moment krytyczny. Ten moment krytyczny został przekroczony. To trzeba jasno, otwarcie powiedzieć. No i to, co zrobiła Rada Powiatu w ostatnim momencie, to uważam skutek. No przecież nie można, ale to już zostawiam dla innych. Niemniej na pewno osobiście pracuję i będę pracował, żeby tutaj młodzież po gimnazjum miała możliwość dalej przynajmniej kształtowania się, przekształcenia się w najbliższym czasie. Dziękuję, że mnie przedłużyli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pani dyrektor. Ja chciałam powiedzieć, że składa się wszystko winę na poprzedniego dyrektora, na pana Przybylaka. Źle była prowadzona. Ja myślę, że pan Przybylak bardzo dużo zrobił dla szkoły, tylko że było to w ten sposób odbierane, że ja myślę, że poprzednia jeszcze władza powiatowa już była nastawiona na likwidację tej szkoły, jeszcze za pana Kowalskiego. Bo przyjeżdżając do szkoły nie potrzeba okien plastikowych wymieniać, bo można gwoździem zabić. Pan Przyborowski tak powiedział, przyjeżdżając na kontrolę. Można coś tam zrobić domowym sposobem, nie potrzeba robić terakoty albo jakiś tam po prostu, co wymagał sanepid. Żeby, bo to było już nastawienie, że nasza szkoła po prostu pójdzie pod likwidację. W ubiegłym roku zrobiliśmy kampanię promocyjną. Bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy i bardzo dużo nauczyciele poświęciliśmy. Niestety, 8 lipca bodajże dostaliśmy pismo, że wstrzymujemy nabór uczniów. Dyrektorzy braniewskich szkół ogłaszali wszędzie, gdzie możliwe, że nasza szkoła idzie do zamknięcia i że, żeby uczniowie po prostu nie składali do nas dokumentów. I to była po prostu taka zła promocja, zły PR w powiecie braniewskim. I teraz mówi się, że po prostu my nic nie zrobiliśmy. My robiliśmy to, co było, należało do nauczycieli, Rady Pedagogicznej, Dyrekcji. To robiliśmy. Mieliśmy innowacje pedagogiczne. Po 100 dzieci się uczyło, po 3 klasy mieliśmy. Nawet były po prostu za duże klasy. Jak ja przyszłam do pracy w 2013 roku do internatu, to po prostu nie było nauczycieli do pracy w internacie, bo było bardzo dużo młodzieży. Dlatego mnie po prostu przyjęto do pracy. A potem, bez zezwolenia, pan Danielewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, otworzył te innowacje, nie mając zgody kuratora na otworzenie innowacji wojskowej, straży, oni chyba wojskowo tylko mają, bezpieczeństwo publiczne. I potem w naszej szkole zaczęło się źle dziać, a powiat powinien prowadzić politykę oświatową, żeby istniało i pieniężnie, żeby były szkoły i w Braniewie, i we Fromborku, a nie tak tylko, że w Braniewo. Braniewo się będzie rozwijało 3 czy 4 szkoły średnie, nie mając internatu, młodzież po 4, po 5 osób mieszka w pokoju, powierzchnia, tak samo by przyjechał do takie sprawdził, tylko że pan Danielewicz 25 lat jest dyrektorem, to on sobie to wszystko po... U nas stoi internat pusty, są pokoje przestronne, po 2 osoby mieszka w pokoju. To po co zamykać taką szkołę, jak są warunki? Dziękuję pani dyrektor, ale ja proponuję też pani dyrektor, żeby to, co powiedziała pani na dzisiejszej sesji, żeby przedstawiła pani takie same zdanie na sesji w powiecie. Ja ostatnio oglądałam trochę tych sesji i szkoda, że na tych sesjach nie widać nikogo ze szkoły pieniężnie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać? Proszę. Jak Państwo wiecie, na sesji lutowej podniosłem rękę za likwidację tej placówki. Bardzo szczegółowo rozmawiałem i tłumaczyłem tę decyzję na tej sesji, bo uważam, że to jest decyzja powiatu. Jestem przeciwny w ogóle jakiemukolwiek przerzucaniu odpowiedzialności na samorząd i Radę Miejsko-Pieniężną, bo nie było organem prowadzącym tej szkoły. Pan Krzysztof potwierdził i dziękuję za to, że niestety to są konsekwencje lat zaniedbań, działań na tej szkole. Poprzedni zarząd powiatu jako organ prowadzący do tej jednostki dopuścił możliwość otwierania oddziałów, co przyczyniło się bezpośrednio spadkiem liczby uczniów, czyli pozwolenia na otworzenie identycznych kierunków kształcenia w Braniewie. Miało to swoje konsekwencje. Widzimy, jakie w tej chwili. W zeszłym roku dokonaliśmy wszelkich starań i możliwości, żeby ten tak edukacja się odbywała. Ja przypomnę, że na sesji Rady Powiatu też mieliśmy taką poważną dyskusję na temat prowadzenia samych rekrutacji. Wtedy też pan
Krzysztof Kędziłka nawoływał do zaprzestania dalszej dyskusji, żeby nie zaszkodzić szkole, żeby nie mówić, że jest jakakolwiek alternatywa, poza tym, że będzie ten nabór, czy się uda ugatować tą placówkę. Wszyscy wierzyliśmy w to, że ta szansa powstaje. Otwieraliśmy 10 kierunków zawodowych. Nauczyciele zaangażowali się. Ja prywatnie finansowałem materiały promocyjne, były włożone po wszystkich szkołach, po wszystkich jednostkach z terenu naszego województwa, aby tylko udało się zebrać te klasy, aby otworzyć klasę pierwszą. No niestety wiem, jak to się skończyło. Po pierwszym naborze, tak gdy były pierwsze decyzje do lipca, mieliśmy kilkunastu uczniów. Nie pozwoliło tam otworzyć klasy. 9 i 15, tak. Ale można było poczekać do sierpnia. No, z opinii prawnika, który został przedłożony na zarząd powiatu, wynikało, że przedłużenie tego nie pozwoli na skuteczne wydanie wypowiedzeń do nauczycieli w telefunkcjonujących. A nauczyciele dostali wypowiedzenia w maju. Oczywiście wtedy nie byłyby skuteczne prawnie. To jest opinia prawnika, którą przekazał na zarządzie i też o tym rozmawiałem, dlaczego ta rekrutacja, wyglądała. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji, taka decyzja zapadła. Zrobimy wnioską, wszyscy szukamy rozwiązania, jak może funkcjonować szkoła pieniężnie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie, że jeszcze ta szkoła będzie funkcjonowała już pod innym organem prowadzącym. Dziękuję bardzo. Natomiast radni Rady Miejskiej mają taką nadzieję, że jeżeli rozmowy pomiędzy oboma samorządami miałyby być prowadzone dalej, to, że one będą prowadzone w oparciu o konkrety. Bo my nie zamykamy możliwości dyskusji. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chce wygłosić swoje stanowisko? Jeżeli nie, to ja tylko mam pytanie do Państwa radnych przed ostatecznym kształtem protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi, zastrzeżenia co do tych czterech sformułowanych wniosków? Nie widzę. W takim razie ja te wnioski poddam pod głosowanie, bo one będą elementem protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tych czterech wniosków? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. I tak jak powiedziałam, odpis z protokołu dzisiejszej sesji z tak sformułowanymi czterema wnioskami zostanie przesłany do przewodniczącego Rady Powiatu. Przechodzimy w takim razie do punktu kolejnego. Bardzo proszę. To pożegnamy pana burmistrza. Podziękujemy za obecność i przejdziemy w takim razie do bloku uchwał, do rozpatrzenia projektów uchwał i pierwsza w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Uzyskał zarówno na posiedzeniu Komisji Rolnej, jak i połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty i Budżetowej opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania co do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, Pani Radna Michalkiewicz. Ja bym chciała się zapytać Pani Skarbnik, dlaczego w dziale 852 nie mamy wyszczególnionego dokumentu rozdziału 85215 i 85295. Kończy, u nas się kończy, już mówię na razie, 85214 się kończy. Nie ma ani 15, ani 295. Bo to jest zarządzeniem burmistrza, panie Marysiu. No ale to chyba tutaj też nie. Nie. Dlatego ja dlatego napisałam, że zarządzeniem burmistrza została wprowadzona kwota. Ja bym chciała, żeby to było. Ale ona nie może być. Ja już kiedyś tłumaczyłam, że ona nie może być w odniesieniu do uchwały Rady.
Tam jest wielkość podana i jest określone, na co to zostało przeznaczone. To była dotacja na dodatek energetyczny i na świadczenia rodzinne. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych? Proszę o odczytanie, przepraszam, projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Gnieźnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku. Uchwałą nr 17/80/15 Rady Miejskiej w Pinieźnie. Punkt pierwszy. Dochody gminy zwiększa się o kwotę 8584 zł i zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwala się w wysokości 24 348 574 zł. Punkt drugi. Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 8584 zł i zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwała się w wysokości 25 634 679 zł. Punkt trzeci. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem trzecim wysokości majątkowe 4 893 248 zł, w tym inwestycyjne 4 893 248 zł. Paragraf drugi. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf trzeci. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Pinieżna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pinieżnie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. I ciągle tą uchwałę wałkujemy. Może już teraz będzie dobrze. Ten projekt uchwały był zaopiniowany pozytywnie zarówno na Komisji Rolnictwa, jak i Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Oświaty i wszystkie trzy komisje przyjęły ten projekt jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi do treści? Nie widzę. Ja tylko mam jedno sprostowanie takie techniczne, bo w paragrafie trzecim pisze: tracą moc uchwała poprzednie uchwały w tym zakresie. Myślę, że tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie, tak? Jedno słowo trzeba wykreślić. Czyli w takiej formie proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Gnieźnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska w Gnieźnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 16/71/15 Rady Miejskiej w Pinieźnie z dnia 16 grudnia 2015 roku. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Zwalnia się z podatku od środków transportowych. Podpunkt A. Samochody wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej. Podpunkt B. Samochody wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Pinieźna. Paragraf trzeci. Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie. Paragraf czwarty. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały.
przystąpienia do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Ten projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię na Komisji Rolnictwa oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty. Wszyscy obecni radni głosowali za tym projektem. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Paragraf drugi. Informacje o przystąpieniu do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Pieniężno na lata 2016-2023 podlega poddaniu do publicznej wiadomości w sposób określony w artykule 3 ust. 1 punkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dziennik ustaw 2013.1235 z późniejszymi zmianami. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Pieniężna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Ten projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię zarówno Komisji Rolnictwa, jak i Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Oświaty. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Pominę podstawę prawną. Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Pieniężno na lata 2016-2023. Paragraf drugi. Informacje o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Pieniężno na lata 2016-2023 podlega poddaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Pieniężna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I zanim przystąpimy do kolejnego punktu, to w tym punkcie umówiliśmy się, że zajmiemy się wnioskiem Pana Burmistrza związanym z tymi projektami drogowymi. Tak, bardzo proszę o przedstawienie tego problemu Pana Mateusza. Pamiętamy, w zeszłym roku przy pracach nad budżetem wprowadzaliśmy inwestycję wspólną z powiatem gdańskim, czyli inwestycja na naszych drogach powiatowych. Miało to polegać na tym, że gmina aplikuje o środki w ramach programu rozwoju obszarów miejskich wspólnych czy wpadających w gminie Pieniężno. Powiat zapewnia wkład własny do tego projektu. Od tamtego czasu prowadzone są rozmowy Pana Burmistrza z zarządem powiatu i z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. W jakim zakresie i na jakich warunkach miałoby być to przyjęte? Jak my pierwotnie na komisji zgadą rozmawialiśmy, miało być to przekazanie tych dróg, utrzymanie ich w późniejszym okresie. Oczywiście wpłynęło porozumienie od współpracy w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to łącznie wykonanie
inwestycji na tych nowych powiatach, o których mówiliśmy, czyli są to ulica 1 Maja, ulica Wolności, ulica Liczbarska, ulica Ognęska i ulica Sadowa. Łączna wartość szacunkowa inwestycji w tej chwili to 2,5 miliona złotych. Drugi wariant to wykonanie jedynie ciągu, na którym zależy bardzo powiatowi w ramach tych rozmów, czyli ulica Wolności, 1 Maja Wolności i Liczbarska, na terenie miasta Fieniec. Wariant tej inwestycji to 90 tysięcy. Kwestia rozbija się o ten drugi wariant. W przypadku inwestycji przy drodze, w komplecie tych dróg, razem z ulicą Sadową, która też jest drogą powiatową, zobowiązaniem jest przejęcie na stałe dodatkowych ulic, czyli ulicy Zawadzkiej i ulicy Ogrodowej, począwszy od roku 2017. W ramach tego porozumienia zawarte jest jeszcze... W momencie, to Zawadzkiego Ogrodowa, to są nasze drogi? Trzeba zaznaczyć, że ulica Sadowa, Zawadzkiego i Ogrodowa nie spełniają żadnych kryteriów drogi powiatowej i w programie, który ma opracowany powiat jeszcze za poprzedniej kadencji, co prawda, zostały uznane za drogi niepriorytetowe i nieprzewidziane do realizacji do roku 2020, ewentualnie do realizacji przy partycypacji minimum 50 kosztów samorządem pod deklaracją i warunkiem przejęcia tej drogi na własność. Czyli to tak by wyglądało. Zarząd powiatu i zarząd dróg powiatowych, który jest odpowiedzialny za utrzymanie tych dróg, dokonał wyliczenia kosztów i te koszty są wyliczone na utrzymanie tych dróg w okresie trwałości projektu, wyliczenia roczne. Pan burmistrz przekazał nam informację o wyliczeniu, jak wyglądają koszty utrzymania dróg, tego metrażu dróg po stronie gminy pieniężnej. Te wyliczenia się znacząco od siebie różnią, bo powiat na podpisaną umowę na utrzymanie tych dróg wydaje 24 tysiące złotych. Gmina pieniężna wydaje 80 tysięcy, 81 tak z tego wyliczenia, które zaprezentował nam pan burmistrz. Jest to jakieś dodatkowe zobowiązanie dla Rady Miejskiej, jeżeli chcielibyśmy zrealizować tą inwestycję w całości. Ja wiadomo, jak byłem zwolennikiem realizacji całości tej drogi z prostej przyczyny. Jest to droga nieistotna dla powiatu pod kątem utrzymania, bo nie jest to stricte droga powiatowa, nie łączy miejscowości. Jest to droga typowo miejska, dostępem do naszych mieszkańców, do ośrodka użyteczności publicznej, jakim jest przedszkole, w fatalnym stanie. Jeżeli nie zrealizujemy tej drogi w takiej propozycji, to pewnie pieniędzy się nie znajdzie. No to burmistrz w prowadzonych negocjacjach mówi, że oczywiście, jeżeli realizujemy, to przyjmiemy tylko te, które będą wygromadzone. Rozbija się oczywiście o pieniądze. Przy realizacji całości tego założenia, czyli realizacji wszystkich dróg włącznych ulic Sadowych, powiat gdański musiałby zabezpieczyć wkład własny do tego projektu w wysokości 884 tysiące złotych, 250 złotych, przepraszam. Szanowni Państwo, jest to kwota, którą powiat wydaje łącznie na utrzymanie wszystkich dróg, wszystkich nakładek remontowych, wszystkich nakładek inwestycyjnych w ciągu całego roku na terenie całego powiatu. Czyli musimy zabrać całemu powiatowi, wkoczyć te pieniądze do pieniężna, żeby zainwestować. Co się wiąże oczywiście z decyzjami. Dla nas Rady Pieniężnej jest to bardzo korzystne, tak? Żebyśmy poszli w tym kierunku i wszystkie pieniądze zabrali te inwestycje, żeby została zrealizowana w tak dużym zakresie pieniężnym. No ale to też się wiąże z jakimiś kosztami po naszej stronie. To jest właśnie... I utrzymanie Ogrodowe i Zawadzkiego, tak? Dokładnie. W tym. Jako dodatkowe, bo oczywiście mówimy o przejęciu tych dróg wygamontowanych plus Ogrodowe i Zawadzkiego. No, ja nie mam, jestem wzrokowcem, nie mam przed sobą tekstu porozumienia, ale nie sądziłam, że to będzie przedmiotem dyskusji na dzisiejszej sesji. Ale proszę kontynuować. Właściwie to miałbym tyle, jeżeli jakieś pytania są. No, najważniejszą, najistotniejszą rzeczą jest to, że my przeciągamy te rozmowy. To konkurs na obowiązków rozpoczął się od 22 lutego, trwa do 31 marca. Jeżeli gmina ma aplikować ośrodki, to jeszcze musi mieć komplet dokumentacji, czyli program funkcjonalno-użytkowy, żeby aplikować i złożyć wniosek. Musimy podjąć decyzję w zakresie porozumienia, czy zgadzujemy z ulicą Sadową, czy zgadzujemy tą wersję, którą mówisz, z ulicą 1 Maja Wolności i Liczbarskiej, lub też ewentualne rozmowy dalsze z ulicą Sadową. Tylko, że to mi zaczyna przypominać sprawę, o której rozmawialiśmy wcześniej. Rozumiem, że chodzi o czas, tak? Ale
Ja nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby Rada musiała bez uprzedniego przygotowania podejmować decyzję już na poparciu o jaki czas jest potrzebny. Czy wystarczy na to, żeby wrócić, zorganizować posiedzenia komisji zaraz na początku marca, przedyskutować te porozumienia, przyjąć jakieś stanowisko, posiedzenie przyspieszyć ewentualnie marcowe, bo i tak są święta, tak? Żeby przegłosować to w formie formalnej, tak? Bo ja rozumiem, że zgoda nasza jest na to potrzebna, tak? Jest to propozycja współpracy skierowana do burmistrza pieniężna w zakresie tego wspólnego wniosku. Oczywiście taki zakres będzie też skierowany na sesję Rady Miejskiej odnośnie przejęcia obowiązków inwestora. Podjęty zostanie uchwałami w terminie marcowym, ale taka decyzja, w jakim zakresie przygotowujemy dokumentację, co leżałoby po naszej stronie, musiałaby zapaść jak najszybciej, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku działać. Bo jak my się nie przygotujemy, to nie pozyskamy ani na część dróg, ani na włączenie inwestorowej łączy. To ja mam taką propozycję. W takim razie ja ogłaszam w tej chwili przerwę. Daję 5 minut czasu na takie różne, że tak powiem, indywidualne potrzeby. Robię przerwę w posiedzeniu w sesji i poproszę radnych o spotkanie tutaj razem z panem w oddzielnym pomieszczeniu i ewentualnie przeprowadzenie dyskusji, wypracowanie jakiegoś stanowiska. Wskazać kierunek, jak rozumiem, czy ten szerszy, czy ten węższy, tak? No tak, ale ten szerszy czy węższy, kto to ustawił w ogóle? Dlaczego ulica Szkolna na przykład nie jest? Panie Janku, dlatego ja nie chcę prowadzić dyskusji teraz, tak? Tylko chcę zrobić przerwę, chcę się spotkać z państwem radnym i, że tak powiem, podyskutować na ten temat w sposób bardziej merytoryczny, bo tak chyba nie da się rady omówić wszystkiego. W takim razie ogłaszam przerwę w obradach sesji. Wznawiam posiedzenie 19 sesji i przechodzimy do wyrażenia opinii czy w sprawie dwóch wersji porozumienia z powiatem co do remontu dróg. Uzgodniliśmy na takim szybkim posiedzeniu komisji, że rekomendujemy panu burmistrzowi wariant porozumienia, który obejmuje remont dróg, panie Mateuszu, bo się pomylę, 1 maja. Tylko proszę o podanie ulic. Ulica 1 Maja, ulica Wolności, ulica Litwakska, Ornecka i ulica Sadowa. Czyli ulica 1 Maja, ulica Ornecka, Sadowa, Litwarska i Wolności, tak? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiej rekomendacji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję serdecznie, czyli ten wariant rekomendujemy do przyjęcia panu burmistrzowi. Przechodzimy w tej chwili do punktu kolejnego naszego porządku obrad, do przedstawienia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Lechowie. Proszę pana przewodniczącego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Protokół numer 1, łamany przez 2016 z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej w Lechowie w dniu 10 lutego 2016 roku. Komisja rewizyjna w składzie: Ryszard Kudła, przewodniczący, Maria Witalkiewicz, członek komisji, Jan Astromowicz, członek komisji. Komisja rewizyjna, realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Pieniężnie, przewidziane w planie pracy tejże komisji, podjętym uchwałą nr 18/84/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku, przeprowadziła w dniu 10 lutego 2016 i 12 lutego 2016 roku, czyli dwa dni pracowała, kontrolę Szkoły Podstawowej w Lechowie przy udziale
Pierwszy, dyrektora szkoły pana Krzysztofa Nowakowskiego oraz dane o subwencjach i środkach własnych na lata 2015-2016 przekazała pani skarbnik gminy. Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 lutego 2016 roku o godzinie 9, a zakończono o godzinie 11 i w dniu 12 lutego 2006 roku od godziny 9 do godziny 12. Zakres kontroli obejmował budżet na rok 2015 i 2016, wykorzystanie środków finansowych w roku 2015, zatrudnienie i ilość uczniów. Ad 1. Budżet dla szkoły na rok 2015 został ustalony na kwotę 859 425 zł, z tego 518 729 zł to subwencja oświatowa oraz 340 696 zł środki własne gminy. Na oddział przedszkolny gmina przeznaczyła 79 087 zł ze środków własnych. Razem jest to kwota 958 512 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się sumą 869 603 zł 49 groszy, co stanowi 92,66%. Różnica między planem a wykonaniem została spowodowana nieotrzymaniem środków finansowych w wysokości 88 909 zł. Do szkoły uczęszczało 49 dzieci plus 16 dzieci do oddziału przedszkolnego. A 2. Budżet roku 2016 do szkoły w Lechowie został zatwierdzony na kwotę 875 388 zł. Jest on niższy o kwotę 78 124 zł od budżetu roku 2015. W planie finansowym na rok 2016 wydatki ustalono na szkołę w wysokości 806 472 zł, na oddział przedszkolny 68 916 zł. Na szkołę w Lechowie gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 288 187 zł oraz subwencje z Ministerstwa Oświaty w wysokości 517 840 zł. Razem szkoła otrzymała 806 027 zł. A 3. Szkoła w roku 2016 zatrudniała 13 nauczycieli, w tym 7 nauczycieli w pełnym wymiarze. Przeliczając na etaty, szkoła posiada 9,22 etatów pedagogicznych. Pracowników obsługi i administracji szkoła zatrudnia 6 osób. Przeliczając na etaty jest to 3,01. Razem w szkole zatrudnionych jest 19 osób na 12,23 etatów. A 4. Obiekt szkoły podstawowej w Lechowie utrzymany jest w dobrym stanie. Posiada lokalne ogrzewanie, salę gimnastyczną, 3 odrębne łazienki wyposażone w sanitariaty, szatnie, pokój nauczycielski, logopedyczny, stołówkę, kuchnię, bibliotekę, pracownię komputerową i 6 sal lekcyjnych. Szybkiego remontu wymaga elewacja szkoły i sali gimnastycznej. Do szkoły w roku 2016 uczęszcza 49 uczniów oraz 19 dzieci do oddziału przedszkolnego. Razem 68 dzieci. Protokół zawiera dwie strony, został sporządzony w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana, która została poinformowana o przysługujących jej uprawnieniach dotyczących możliwości pisemnego wniesienia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Odwołania nie wniesiono. Do protokołu dołączono plan finansowy na 2016 rok Szkoły Podstawowej w Lechowie. 2. Zestawienie zbiorcze z dnia 5 października 2015 roku. Spis 30 września 2015 i 3. Dokument zatwierdzenie aneksu nr 1 arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2015-2016. Na tym protokół zakończono i podpisano. 16 lutego 2016 roku pan Krzysztof Nowakowski podpisał niniejszy protokół bez zastrzeżeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie protokołu.
Chyba, że Państwo radni mają jakieś pytania jeszcze może z tym związane? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Do pytań, wniosków, sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy. Czy ktoś z Państwa obecnych ma jakieś pytanie lub wniosek związany ze sprawami gminy? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje. I tutaj stanowiska i odpowiedzi zostały wyrażone, bo w tym punkcie chyba jedną sprawą się tylko zajmowaliśmy. W takim razie przechodzimy do punktu 12. Informacje i komunikaty. I szkoda właśnie, że nie ma już sołtysów. Momencik, jeszcze oddam wiceprzewodniczącego głos. Tylko dwójka. Proszę. Proszę Państwa, my 18 lutego rozmawialiśmy na Komisji Rolnictwa o realizacji Funduszu Sołeckiego i doszliśmy do jednego wniosku, że dobrze by było spotkać się z Państwem i porozmawiać, co Wy myślicie o realizacji Funduszu Sołeckiego. Czy go zostawiamy w tej formie, co jest, czy go zmieniamy, a może w ogóle likwidujemy. Dlatego jeżeli dostaniecie Państwo zaproszenie na spotkanie z nami, z Komisją Rolnictwa, proszę przybądźcie i wyraźcie swoje zdanie, a my wtedy będziemy mieli jasność, w którym kierunku ten Fundusz Sołecki ma pójść. Nie chcę tutaj za dużo Dla Komisji wtedy, czy my się spotkamy w dniu sołtysa, będzie takie pewnie spotkanie, czy to będzie oddzielna komisja, to jeszcze jest do ustalenia z Urzędem Miejskim. Po prostu na dzień dzisiejszy proszę tylko przekażcie swoim kolegom i koleżankom sołtysom, że takie spotkanie na pewno będzie w pierwszej połowie marca i proszę bardzo o przybycie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowni Goście, tak mało już Was pozostało. Chciałbym poinformować 28 lutego, choć wysłaliśmy zaproszenia, a nie wszyscy o tym wiedzą. Organizujemy po raz pierwszy, bo to będzie piąta rocznica utworzonego święta żołnierzy wyklętych, żołnierzy prześladowanych. I robimy to w tym roku na skansenie, ponieważ tam jest kapliczka poświęcona tym żołnierzom. Będzie poświęcenie, wyświęcenie tej kapliczki oraz małe ognisko, jakaś kiełbaska. No i wspaniała będzie inscenizacja, może zbiornica poświęconych żołnierzom. Zapraszam, kto się czuje patriotą, myślę, że pogoda nie straszy. Oni przeżyli 5 lat, więcej w lasach, a to jest 2 godziny, które trzymam na wolnym powietrzu. Będą ogniska, będzie ciepło. I również chciałem powiadomić, że 22 marca, teraz wtorek, o godzinie 18 zaprosiłem Teatr z Gliwic Pasja Misterium Wielkanocne. Ponieważ tak dużo jest wolnych pastorałek, kolędników, a tak mało jest o tematyce wielkanocnej. Jest to teatr, który zjeździł z Europy, ostatnio będzie w Göteborgu. Myślę, że warto będzie pójść na tą godzinkę, jakoś wzbogacić się. Także serdecznie zapraszam. O innych imprezach będziemy później informować. W kościele naszej Piotra i Pana. To jest największe miejsce, gdzie można spotkać się i najwięcej ludzi będzie mogło obejrzeć tą sztukę. Także jeszcze raz zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś komunikaty lub informacje? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Sesja kolejna będzie zapewne w ostatni czwartek marca, czyli już po świętach i to chyba jest 31. Słucham? Nie, po. A po to będzie środa. Ostatni dzień chyba. Nie, czwartek. Bo wydaje mi się, że to jest czwartek. 28 jest poniedziałek. W czwartek 31 marca i to już na pewno będzie po świętach, bo nie ma potrzeby, żebyśmy robili przed. Na pewno komisje się odbędą przed świętami, tak? Zamykam 19 sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za obecność.